Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii M-Krieg. W dzisiejszym odcinku odpalamy sobie Jundira 6R. No i kupujemy sobie pierw. Nie przyczepę, tylko wózek doli sobie kupimy. O, jest Rajsia, dobra. Stawienia kół. Standardowe czy standardowe 2? A w ręku będzie ta. Lerdesztańka, kup. No, skoro Rajś, wózek, no to i przyczepa Rajsia by się przydała. Przyczepa, no w sumie to będzie naczepa. To będzie już naczepa, bo to jest wielkie. 57 tysięcy litrów. Tablica rejestracyjna. Typ 2. Tylko z tyłu i jedziemy, by... czekaj. Nie, bo ja nie widzę. O... Dobra, tak. A nie wpisało się chyba, dobra. Jeszcze 5, 5, 5. Dobra, może być niebieska w sumie. A, i kolor tutaj na czerwonce zmienimy, dobra. I to wszystko. 74 tysiące. Dobra. Mam 88. O, już się zastrałem, że nie mam. Jundir odpalony, więc... Chciałem sobie kupić taką łódkę już, no bo potrzebuję. Do robienia oleju. Żeby olej wozić. Znaczy olej, no rzepak na olej. Lewa wolna, prawa wolna. W sumie odwróciłem się w drugą stronę, ale dobra, niech będzie. No, powiem wam, że ten Jundir 300 koni będzie miał co robić z tą naczepą, bo cóż jest naczepa. To nie jest przyczepa, tylko naczepa. Ale jak się chyba wózek dokłada, to jest chyba jako przyczepa już. Nie wiem, nie pamiętam. Ale dosyć wielka ta przyczepa jest do tego Jundira. No i oczywiście case'a sobie wypożyczyłem, bo jeszcze jednego case'a mam na gospodarce. Więc wziąłem się, zwróciłem do firmy i sobie dali mi case'a większego. Bo do kieszenia jest od cholery. Tutaj jest pszenica i tu jest rzepak, a ten rzepak chyba jeszcze nie jest rośnięty, z tego co mi się wydaje. Nie skończył, ale no, rzepak jeszcze rośnie, do lipca będzie czekać. Znaczy do lipca, do sierpnia, bo mamy lipiec. Oczywiście sobie już naprawiłem to ściernisko, że po rzepaku się już ugniata. Po prostu musiałem od nowa wgrać. Bo po zmianie tekstury kukurydzy coś mi się zwaliło z rzepakiem. O, jeszcze chęczy trwałe wysadziło, ale tego nie widać, tylko mi to wysadziło. Za dużo razy się tak klikłem. Dzisiaj case nie kosi. Mój mały case nie kosi. Ponieważ, gdyż nie ma co kosić. Tutaj jest owiec na 41, ale ja sobie puszczę... Tam sobie puszczę już... Jundira jak skończy tutaj 42 i 43 kosić. Ale to pewnie mu prawie cały odcinek zejdzie, więc... Dobra, elegancko się tutaj kosi. Pole też dosyć duże. No jak tak sobie patrzę, to ja mam... Bardzo mało pól. Nie wiem czemu. Może mam mało pól, ale... dużych, jakby to można było powiedzieć. No bo te 57 to nie jest malutkie pole. No i to 72 też nie jest małe. Jak widać, tutaj parę krzaków dorzuciłem do... Dorzuciłem parę sobie krzaków koło torów i już to ładnie wygląda. Może miejscami nawet trochę przydłużało tych krzaczków, ale zawsze idzie usunąć. No i chyba jakiegoś krzaka będziemy musieli wysadzić, żeby sobie przejazd jakiś zrobić, chociaż tam powinien się zmieścić. No! A co?
No, dobra. Albo które przyjdziecie? Albo które będziecie? Dobra. Dobra. Wyrąbane te dewolaje, kurde, później sesję. Teraz trzeba odcinek nagrać, a nie dewolaje tam. No i kosimy sobie tutaj tę pszenicę. Będzie trzeba to sprasować, tak? Prasę mam. Słomy mam mało. Znaczy mało, no 100 ton ponad, no to nie jest aż tak mało. I to też mam 4 krowy, no bo się dwie urodziły. Chyba sobie zostawię to na jeden poprzeczniak. Więcej tutaj już nie będę tutaj robił, ale pokosy są fest tutaj z tego kombajnu. To John Deere'a to nie ma szans, że ja dojadę, więc. A jeden poprzeczniak mi wystarczy. Trochę ciężej będzie się nawracać, ale to się da. 13 metrów. No, do krzaka mam jakieś 15 metrów. No i dobra, i kosimy dalej. A, jeszcze mam promocję, muszę pokazać. Jest Fendt Paralevel. I przystawka do kukurydzy i Steiger. Jest dosyć ciekawa promocja. A olej jest chyba przerobiony już cały, mi się wydaje. A nie, 30 ton jeszcze olej jest. Dobra, ty. Wróć, 34 ton rzepaku jeszcze jest do przerobienia. A ja jutro będę kosił nowy rzepak, więc. Więc myślę, że olejarnia będzie pełna i będzie chyba jeszcze trzeba. Olejarnia będzie pełna i będzie chyba trzeba jeszcze na silo się zostawić. No, tak będzie trzeba zrobić. Dobra, jest to ty, jest. Tak trzeba będzie zrobić, że chyba jeszcze rzepak do mnie na silo przyjedzie. Dobra, skończyła się animacja, to dobrze. Co sobie stanę? Ale aż wysypane pod sam kielich, nie? Trzeba będzie naprawdę tutaj większe kombajny ogarnąć, bo ten mój John Deere jeszcze wytrzyma, ale case'a trzeba będzie podmienić na tego case'a. John Deere jeszcze 24 minuty będzie kosił, więc. Chociaż case'ika sobie jeszcze zostawię, tak? No wiadomo. Nie exit, tylko to i włącz mi latanie. Uda mi się podejść trochę bliżej? Uda. Tylko ja chcę, żeby mi znikło ten. Muszę poczekać jeszcze, aż tonę wysypię jeszcze. Żeby mi znikło to główną góry. No znikniesz czy nie znikniesz? No patrz, no nie chcę zniknąć. O, dobra, znikło. Dobra, miniaturka zrobiona, więc nie to zrobię. Nie chciałem taba, tylko chciałem tyldę kliknąć. To trzeba wyłączyć i HUD włączyć. Dobra, można kosić dalej. Chodziło mi o to, że chcemy trzy kombajny, bo to są duże pola. Więc przyczepy mam. No jak widać, John Deere dopiero tyle skosił. A tak, jak już tu będzie jedno pole, to tutaj będzie mógł John Deere sobie kosić przykładowo. A tutaj te dwa mniejsze będzie mógł sobie kosić już case, tak? Bo przyczepę mam do Valtry. No Valtra będzie z figelką latać. A McCormick to zbadanie z tymi dwiema. Albo teraz jest jakaś odwrotnie podczepiona? Nie wiem. Odwrotnie chyba teraz to podczepiam. Że Walter to z dwiema przyczepami, a McCormick z jedną, ale to dobra, to nieważne. No ale chodzi o to po prostu, żeby ten, nie? Że duży case na duże pola. Czyli taka typu 57, 56. 56 trzeba się tutaj dokupić i dołączyć. W niedalekiej przyszłości.
więc trochę tu będzie schodzić. A ja powiem wam, że tą moim silnikiem 8-metrowym trochę będzie schodzić, więc chyba nawet nie będę się zastanawiał i będę już powoli kupował Amazona 15-metrowego do John Deere'a, bo John Deere da radę. A ja chcę kupić sobie duże maszyny, no to żeby szybko robotę ogarniać i dużo odcinków naklepać. Ja też nie chcę zenklika robić na przykład tak jak MST, że kurde 400 odcinków, no bo to nudne będzie, tak? Czy zanim miałbym te 400 odcinków rzucił, o panie, to ile lat by to minęło? Czy zanim miałbym 400 odcinków rzucił, to by minęło dosyć dużo czasu. Jak M-Click jest raz na 3 tygodnie, no to kurde. A 400 na 3? Ło, to parę ładnych miesięcy wychodzi. Chodzi około jakichś 30 lat. No to gdzie, panie, 30 lat nagrywać jedną serię, ty. Nie no, ale później na pewno jak się Fastbrun skończy, no to będzie troszeczkę więcej M-Clicka, mi się wydaje. Bo M-Click jest najmniej... W sumie właśnie nie wiem, która seria jest najmniej rozwinięta. Czy M-Click, czy... Czy jednak... Elengrad. Ale ja chciałem chyba choć Belerona jeszcze zwiększyć, żeby bliżej do kończenia było. Ale nie wiem, nie wiem. No Krup niestety musi raz w tygodniu zostać, w takim razie. Musiałbym trochę tutaj dwójeczki dwójki zwiększyć na kanale. Ale to mówię, dopiero po dokończeniu tego, nie? Po dokończeniu Felsruna. A wiadomo, że jak się Felsrun dokończy, no to w tym czasie mniej więcej się skończy też i Mazowiecka, więc już w niedzielę jeden odcinek będzie... Jeden tydzień bliżej będzie odcinek, no. Rozumiem tam, że Wilmorza będzie nie co 3 tygodnie, tylko co 2 tygodnie się pojawia wtedy. No a na końcu już wyjdzie tak, że jak się skończy czeska, bo czeska też tam myślę, że z 2-3 sezony maksymalnie, no to powiedzmy 3 sezony, no to jest 3 odcinki ze żniw, z siania to jest dobre 2 odcinki, pełne na 3 siewniki to są 2 odcinki, tak? Dwa odcinki, bo tam dosyć dużo pól jest. Nie są aż takie małe te pola, więc troszeczkę ten czas też się wydłuża. Ogólnie trzeba zrobić tak. I tutaj 13,7 trzeba pisać. I teraz tego przejazdu już będą dobrze łapać GPS-a. Znaczy GPS dobrze łapie, tylko po prostu on ma zakładu 20 cm, ale to jest za dużo. To jest szkoda przejazdu, można powiedzieć. Dociągnął na koncert, wyciągnął. No i dobra. A ja mam młyn kupiony? Oj, chyba nie. A, no nie mam. Trzeba będzie młyn kupić. I wiecie co, ja chyba nawet teraz to zrobię. Nie dodaj kasy, tylko dodaj kredyt sobie. Dobra. To 2000 na pracowniku powinno mi starczyć. Budynek został zakupiony. I teraz tak. Póki jestem tu, pszenica. Dobra, to mogę wyłączyć, bo owsa nie mam. Znaczy mam owsa, ale... Ale niech sobie to na razie wyłączę. A bo dobra, w sumie włączę. Bo to wszystko dzisiaj przywiozę, pszenica i pieniądze. Ja muszę zobaczyć do moich... Właśnie tutaj muszę zobaczyć. Tutaj jest 12 ton, więc tutaj jeden zbiornik jest tam prawdopodobnie. Teraz drugi. No tu jest pszenica, tam jest... Czekaj, jak to jest? No tu jest pszenica, tu jest jęczmień, tu jest owiec, no. Także każdego po trochu.
Wiadomo, że jak zrobię owiec z mąki. Znaczy owiec z mąki. Co? Co ja powiedziałem w ogóle? Jak zrobię z wszystkiego mąkę, to mi się do kolejnych żniw to będzie przerabiać, więc zaraz się trzeba będzie piekarnię kupić. Żeby od razu już sobie chleb robić. Bo chleb w grudniu, chleb będzie dopiero w grudniu, ale wiadomo. Na sprzedaż. Do grudnia to już się tam... No, parę chlebków zrobi, tak. I od razu sobie kupię tam piekarnię też, żeby nie było. Milion 400 kredytów. Ja mam trzy panele, są jeszcze tam dwa, ale chyba dwa. Czy trzy? Nie, dwa. Dwa panele są jeszcze mam, więc ona sobie tutaj kasę mi nabije, więc na spokojnie. O, widzicie. Dwa zbiorniki i pół przyczepy od razu. Ach, to można kosić. Tam na mojej walce też już jest pół przyczepy pewnie. No ale zrobimy sobie nie skład gleby, tylko wzrost. No widać, że już naokoło mało obkoszony. Teraz paskami jest troszeczkę sprawniej mu to pójdzie. A on tu jeszcze za drogą pszenica do koszenia, więc... Ja tam już raczej na odcinku nie zdążę pojechać. Ale poza odcinkiem będę się tam kosić. Ja chcę na pewno nawalić tego zestaw i się przejechać na młyn. I to będzie fajny odcinek. I to wtedy będzie fajne zakończenie odcinka. Bo John Deere będzie miał co robić z tym rajsiem. No i już dużo lepiej to wygląda w tym GPS-ie. Już nie ma takiego dużego nakładu. Mógłbym sobie trochę bardziej tego GPS-a frało przesunąć jeszcze, ale już nie będę przesuwał, już sobie najadę, nie? I będzie luks. Będzie luks. No i w kolejnym odcinku będziemy chyba prasować słomę, tak mi się wydaje. Zbierać i... No, będziemy sobie prasować słomę, zbierać. A w tle będą sobie moje kombajny kosić rzepak. Bo mojego case, bo ten duży case już prawdopodobnie go nie będzie. Tutaj będzie sobie John Deere pewnie kosił, a tutaj te dwa pola. Będę sobie walczył z nimi... Casey. Tak naprawdę, na pewno będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ewentualnie po... A nie, no to wtedy mój case nie będzie miał nic do roboty w tym sezonie. W takim razie jakbym chciał poczekać jeszcze chwilę z tym case'em dużym. W sumie teraz myślę, że mogłem sobie na ten owiec tutaj case'a ogarnąć, żeby sobie kosił, bo już by było na pewno skoszone. No ale dobra, to wtedy... Ja sobie tu będę i tak po odcinku jeszcze musiał walczyć z tym rzepakiem, z tą pszenicą. Więc wtedy akurat sobie John Deere będzie walczył z owsem. Bo zostało mu 13 minut koszenia. Więc jeszcze pewnie na odcinku tam na... dosłownie parę sekund skoczy. Nie wiem jak tam Walterka. Walterka tam jeszcze powinna mieć miejsce na jeden zbiornik. Bo tam było 25 ton chyba, teraz wysypamy. Więc na spokojnie, jeszcze tam na jeden zbiornik powinno mieć miejsce. Dobra, wiem, że jest oznaczone miejsce, nie wiem, przez przypadek oznaczenia zamiast wyłączyć produkcję. No tak to będę chyba robił, że tylko będę... Pszenica chyba wozi na mąkę. Ale jak już jestem tu, to się wysypie. Ile zrobiłem wysypania? Dwa przejazdy. Czyli dwa przejazdy to jest 12 ton. Więc dosyć powiem wam, że daje ta pszenica. Nie mogę, ten gender jest malutki do tego. Myślę, że 7 by lepiej dużo wyglądała z tym rajsiem. Albo te 8 New Holland. No, ale New Holland jest...
Na innej serii. Dobra. 42 tony już nakoszone z tego pola, a tu jeszcze zostało tego pola, jakby nie patrzę. No i dobra, na GPS-ie ogień. No i zaraz znowu zrobimy dwa przejazdy i będzie znowu pełny zbiornik i się zasypie i jeszcze jeden zbiornik pewnie będzie trzeba dokosić. O, kruk tutaj w powietrzu nawrócił. Jeden kruk na ziemi stoi, którego prawie skosiłem. O, i teraz GPS prawidłowo bierze ten cały header. No i to mi się podoba. No więc odcinek na dwa tygodnie, na dwa tygodnie odcinki załam nagrane. Bo ten odcinek będzie dopiero za dwa tygodnie. Poniedziałek. Teraz był choć Beleron. No. W tym tygodniu, czyli w sumie to wczoraj, bo nie miałem odcinka, więc była taka mała manko zrobiony. Że wstawiłem sobie 22 w niedzielę, a dzisiaj sobie wstawiłem w poniedziałek 15. Nie? Zrobiłem mały przekręt, ale tak jak wszystko miało się raz w tygodniu pojawić, to się pojawiło, no. I tyle. Na jakieś około 40% tutaj daje z przejazdu, tak? Chyba, że pojadę tam przy samych drzewach i wtedy powinienem dojechać na pełnym zbiorniku. Dobra, trzeba się wysypać. O, nawet dosyć spoko to się rozciągło. Ja przejadę tam przy drzewach, przejadę takie krężenie. I wtedy już powinien być pełny zbiornik. No, pełna naczepa to nie, ale... Ale zbiornik na pewno będzie pełny. Pozdrawiam tego, kto to będzie prasował, nie? Takie muldy słomy. No ale dobra, to się da. Się wszystko da. Mówię, jak już krowy się rozmnożą i zaczną mleko dawać. Znaczy już dają mleko, ale jak już zaczną tak w większej ilości tego mleka dawać, to wtedy jak już się otworzy mleczarnie, o, to już będzie pięknie, nie? Wtedy jak już wejdzie masło i ser chyba i czekolada. Do czekolady bym musiał mieć buraki i cukier, tak? To jest kolejna produkcja. Więc nie wiem, zobaczę. Na choć Beleronie by się powalił cukier. Chociaż tam nie, tam mamy czarnie. No nie wiem, nie wiem. Zobaczę. No ale ja muszę coś produkować, żeby kasę zarabiać, tak? Bo chcę szybko serię dokończyć. Szybko. No wiadomo, że też dużo czasu zejdzie, zanim się seria skończy, ale... Ale chcę... Po prostu chcę szybką kasę trzepać. I tak sobie pomyślałem... Że tutaj chyba na środku tego pola może sobie wiatrak mam. Albo na tamtym polu gdzieś rzepak. Wiem, że to jest 750 tysięcy, ale po przewinięciu jednego dnia wtedy będę miał dużo kasy, tak? Wtedy po przewinięciu dnia będę miał dużo większe dochody, bo mam dwa panele i wiatrak, to będzie ładna kasa. Tu sobie dokleimy przejazd. No i dobra, i wysypiemy to. I zaraz muszę iść zobaczyć, John Deere sobie jeszcze kosi i 8 minut jeszcze będzie kosił. Trochę nie wykręciłem. Ale pewnie przyczepy jeszcze nie będzie, bo to ile jest? 40, czyli kurde 3 tony braknie. Ale ważne jest chyba pełna. A nie. A, bo on to tak wysypał.
No dobra, on to tak bez sensu wysypał, bo jedną tu złapał przyczepę, jedną tu złapał, no dobra. Jakbym to wysypał na tą przyczepę, no to już by była waltra pełna, tak? Ale jak on sobie to rozsypał na dwie przyczepy, no to okej. Niech już tak będzie. No i tak tym. O, ja mu kontrakt na łąkę zawzięty. No patrz, nawet nie wiedziałem. Ile mamy minut odcinka? 25. Dobra, ja się chyba przejadę już. Dobra, ja już jadę z tym John Deere'em. No bo to nie ma co czekać. To jest 4 tony, znaczy 3,5 tony do pełnego. Więc to nie ma sensu. A ja się już pojadę i zanim dojadę, to będzie akurat 35 minut odcinka. No bo tutaj przez te góry, zanim ja tam dojadę, to ło, to trochę leży. Więc zobaczymy, jak sobie John Deere poradzi z tą wielką naczepą. No trochę duża ona jest do niego, jakby nie była. Jakby nie było, to trochę duża ona, trochę wielka ta naczepa jest do niego. Ja nie hamuję, bo już nie ruszę. Cię ruszyć bym ruszył, ale no, akurat tak ruszę, że pół sasa. Stary gender jest zaczepiony do przyczepy z autoloadem, jak widać. I on sobie tu stoi, stoi i będzie stał. Sobie aż tak do listopada. No i dobra, teraz w prawo szybko. I pod tą górę będziemy się spinać, więc będzie ciekawie. A wiadomo, że w przyszłości pewnie tutaj zamiast tego wózka będzie ciężarówka latać z nim. A wiadomo, że ciężarówka dużo lepiej będzie miała z nią iść. Z tą rajsia naczepą. Niż ciągnik. Bo ciężarówka będzie miała więcej koni po prostu. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie jadę 53, ale jeszcze górki nie ma żadnej, więc. Teraz dopiero się góra zaczyna. Więc tu też będzie ciekawie pod tą górę. O, już czuć. No, powiem wam, że. Slip na asfalcie 80%, ty. 85% jest. 4 na godzinę. Wciągnie? Wciągnie! Ja! No wiem, że trochę może i piłowanie też John Deere, ale. No ale no nie mam innego silnego ciemnika do tego. No ma kormik, no chyba 310 koni, no to jest 10 koni różnicy, więc on tutaj myślę, że dużo szybciej by nie podjechał pod tą górkę. Myślę, że może 6 na godzinę podjechał, więc. Tak zbytnio dużej różnicy by tutaj nie zrobiło to. No dobra, i grzejemy. Tu jeszcze jedna taka góra wielka będzie, tam przy samym młynem. Ale tutaj teraz jak będę chyba Polaków było, to te poprawy wszystkie tu wykupię naraz. No to są drobne pieniądze, tak mi się wydaje. Najmniej kiedyś były drobne, z tego co mi się wydawało. Tam chyba 150 tysięcy? Czekaj, jak to wygląda. 170 i 260. No to jednak nie takie drobne, jakby się wydawało. No to jest jakieś. Czekaj. 170 do tego 30 to jest 200 i tam jest 230. Czyli 430 tysięcy, no. No to za te 430 tysięcy to ja mam w cenie pole. No, nawet nie. Nie, to jest za 400 tysięcy jakieś pole szukam. No to jest wcale nie pola numer 69, można powiedzieć. No ale kupić i tak trzeba będzie i tak, więc. Ja im szybciej to kupię, tym później będzie mniejszy problem. No i potem wiadomo, że do tego, jak tam już będzie ta góra wykupiona, to do tego się kupi 19 i 18 w przyszłości. Już będzie po co wtedy sens jeździć. A tak to na razie grzejemy ile idzie tym Jandirem, bo tutaj jest mega góra się zbliża. Właśnie o ta góra, ta tutaj. Dawaj, żony, dawaj! Gdzieś nawet jeleń jest narysowany, co dawaj. Oj!
Ale pod tą górę to troszeczkę lepiej podszedł. Pod tą górę lepiej podszedł, bo 8 na godzinę, a nie 4, więc... Jednak... Tutaj troszeczkę lepiej to wyszło. Może przez to, że tam było z góry, to lekko lżej. Ale dobra, dojechałem na ten młyn. Kurde, no za późno skręciłem. Dobra, ty się zrobi kółko najwyżej. No i będziemy kończyć ten odcinek. A tamte zestawy, no to ja sobie tutaj wyślę pracownika. No i dobra, i owie, i... Mąka się robi. Ile mamy minut? No, 31. Dobra, to jak będzie krótszy, lekko odcinek, to nic się stanie. Tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa. Ja idę sobie. No tutaj ogarnę save'a pod kolejny odcinek, więc na razie, cześć, pa, pa.